Nie można wierzyć we wszystkie deklaracje tego oto pana odwróconego do nas plecami. Andrea Pirlo wczoraj zapowiedział, że Wojciech Szczęsny stanie w bramce Juventusu w meczu z Napoli, bo po słabszym spotkaniu z Torino ma ogromną chęć rehabilitacji i musi szansę otrzymać. Dziś jednak wraca do bramki Juventusu Gianluigi Buffon i dawno nie widzieliśmy go w meczu klasy premium. Następnie w defensywie Danilo, De Ligt, Chiellini oraz Alex Sandro, w drugiej linii Cuadrado, Bentancur, Rabiot oraz Federico Chiesa. W ataku Juve dziś Morata oraz Ronaldo. Nie ma dwóch piłkarzy zakażonych wirusem COVID-19, a więc Leonardo Bonucciego oraz Federico Bernardeskiego. A więc poza tymi zawodnikami mamy praktycznie tę najmocniejszą wyjściową jedenastkę. Podobnie jest rzecz jasna w przypadku Napoli, to za chwilę zobaczymy. Giorgio Chiellini, czyli jeden z tens, jest Lozano także, a w polu karnym Zieliński. Będzie szansa, ależ to przestrzelił. Dwie znakomite sytuacje w ciągu trzech minut i erą serii z mistrzostwami w 2011 roku. Przewinił Giovanni Di Lorenzo, faulowany Federico Chiesa. Od pewności w interwencjach tej pary środkowych obrońców. Uwaga, Adrien Rabiot, i tutaj też było groźnie. Zobaczymy. Być może 2018 wtedy jednak trafił do bramki właściwej Alvaro Morata. Ruszył na obieg Danilo, dośrodkowanie. Danilo, będzie szansa, Ronaldo! Minął się z piłką, no i ta złość jest w pełni uzasadniona. Jeszcze walczy o piłkę były zawodnik Empoli, Zieliński w stronę Rigo Bentancur. Faulowany były zawodnik Boca przez Diego Deme. Seid Hesai, Lorenzo Insigne, będzie dogranie w stronę Lozano, skupiony Rino zostawił. Dobrze czuje się dziś w tej małej grze, ale dobrze teraz Ronaldo, skranie piłki, uwaga, niebezpiecznie, Koulibaly teraz ratuje. Aleksa Mereta, Diego Deme. Strata na własnej połowie, Lorenzo Insigne. Ale piłka nie dochodzi do Irvinga Lozano, tym razem byśmy do tej listy być może dopiję sobie raci z dwójką rywali, Federico Chiesa, Ronaldo, gol! Zaczarował Federico Chiesa i Ronaldo po raz 25 w tym sezonie Serie A. Ale to, co tutaj zrobił Federico Chiesa, w jaki sposób wkręcił w siebie Seida Hesaja, my już kiedyś widzieliśmy. Koulibaly ryzykował dużo, żółta kartka ze względu na impet tej sytuacji. Będzie próba jeszcze do grania. Przepuszcza Zieliński, Fabian Ruiz. Fatalnie, niecelnie, druga szansa dla Napoli w tym meczu. Ale podobnie go. Atakowane Diego Deme, faul jednak Federico Chiesy. Już Giovanni Di Lorenzo, będzie dośrodkowanie, ale... Ale od razu jest bardzo mało miejsca na lewej stronie. Podanie w stronę Mertena Ruisa, ale lepsze wrażenie w tym meczu na razie pozostawia Juventus. To był na offside oczywiście Cristiano Ronaldo. Z takim jednym przyspieszającym podaniem w pole karne. Okazji stuprocentowej, może teraz będzie groźnie, już pokazuje się Ronaldo, znak. Będzie dośrodkowanie Danilo, jeszcze tam była. Ty, pokazuje zostaw Federico Chiesa, ale zagrywa za plecy Ronaldo. Jeszcze domagają się faulu, rzutu karnego. Chyba gracze i na warze tej sytuacji się przyjrzał. Parę razy piłkę wyprowadził. Zieliński w stronę Irvinga Lozano. Wreszcie Morata może uderzyć. Morata dogranie do Ronaldo. Jeszcze Chiesa. Nawet on się czasem myli. Ale za tę kontrę trzyma Cuadrado. Może być próba strzału. Jeszcze Cuadrado. Ależ to było znakomite z jego strony. Ale uderzenie już ułatwiło zadanie Aleksowi Meretowi. No, idealna sytuacja. Zieliński może przymierzyć. Próba prawą nogą. Bezcelnego strzału. Gracze trenera Gattuso. No to mógł odpowiedzieć w wielkim stylu Lorenzo Insigne. Wreszcie Lorenzo spróbował strzału z dystansu. Wreszcie ktoś podjął jakąś odważną. Di Lorenzo. Spokojnie, delikatnie. Go nie zauważył. Lorenzo Insigne. Spóźnione to wejście Diego Deme. Ucieka Cuadrado Hesajowi. Jeszcze tam były dłonie na pewno. Pytanie, czy zaciśnie.
Nie ma rzutu karnego na Zielińskim. Jeszcze Irving Lozano. I będzie rzut rożny. Duże pretensje mają gracze z Napoli. No i w taki sposób kończy Juventus. A więc do miejsca gwarantującego Ligę Mistrzów. To długo czekali Neapolitańczycy na taką sytuację, na pierwszy celny strzał. Zaczął akcję Zieliński, potem świetne podanie od Insigne, ma sporo miejsca Giovanni Di Lorenzo! Broni Buffon! Znakomicie! Bramkarz Juventusu! Pierwszy celny strzał, który mógł być złotym uderzeniem. Lozano na razie wygląda bardzo słabo. Nie potrafi wygrać się pojedynku, zazwyczaj jest wolniejszy, nie masz tym karnym. Jest tam Chiesa. Przepuścił mu piłkę, zostawił Cristiano Ronaldo. Ale strzał, wtedy będzie groźnie. Zagranie do Juana Cuadrado, będzie strzał, ale niecelne uderzenie Kolumbijczyka. Duży błąd Amira Rahmaniego. Dron. Szesnastkę Diego Deme, Lorenzo Insigne, dośrodkowanie z Chiesą, wykłada piłkę Fabian Ruiz, próba strzału, ale Insigne, uwaga, Victor Osimhen, uderzenie, znakomicie to przyjął, wywalczył sobie miejsce, ale trafił w gracza Juventusu. Na to, że w tak trudnej sytuacji jeszcze... Dries Mertens, Victor Osimhen, El Seid Hesai, Victor Osimhen, strzał. Pierwszy po wejściu z ławki Nigeryjczyka, niecelny. Golnie Wiktora Osimena, dużo oczekiwania wobec tego zawodnika, ale dużo też pecha, trochę głupoty. Tak na razie. No na razie Gigi Buffon. Jedyną sytuację, jaką miał, wybronił, ale też rzecz jasna cały czas. Matteo Politano, dośrodkowanie na bliższe. Giovanni Di Lorenzo jest już w polu karnym, zagranie, chyba sama Matteo Politano ruszył do prawej nogi, dobrze Chiesa, a jest tam jeszcze Ronaldo, Chiesa, źle przyjął Chiesa i znakomicie Alex Meret. Za długo, wściekły jest Chiesa na Moratę. To Rosimhen, Lorenzo Insigne, Lorenzo Insigne broni Buffon, będzie rzut rożny dla zespołu Napoli. To jest właśnie też ożywienie wreszcie. Matteo Politano, dobrze Gigi Buffon. Graczy gości Lorenzo Insigne za wysoko. Fabian Ruiz, próba z dystansu Ruiza. I Gigi Buffon tę piłkę zbija do boku. Tak jak... Zieliński w pole karne, ale za daleko piłkę sobie. Jeśli Ronaldo zagranie właśnie w stronę Portugalczyka. Hesajowi, ale ma kłopoty z nawierzchnią. Chiesa w stronę. Trzymał go El Seid Hesai. Może teraz Dybala! Jak wracać, to w takim stylu, to jest lewa noga, Paulo Dybali. Grzechy odkupione, biegnie do niego jeszcze Wojciech Szczęsny, bo to jest szalenie ważna bramka, nie tylko dla Juve, dla samego Paulo, który, nie ukrywajmy, jego brak, nie. Staną Fabian Ruiz, Victor Osimhen, jeszcze Zieliński, rzut karny. Jest jedenastka! A jednak! Jedenastka dla Napoli, faulowany Victor Osimhen i chyba znowu Giorgio Chiellini w tej sytuacji. Teraz Lorenzo Insigne, gol! 2-1, prowadzi Juventus, trafia Insigne po raz 15 w tym sezonie. I co tu jeszcze i czy jeszcze coś się wydarzy?